Okej, okay, złapaliśmy sobie już ten ruch do tyłu, teraz sobie spróbujemy go zrobić przez głowę do przodu, czyli zrobimy sobie salto do przodu z pleców. Salto do przodu z pleców jest lądowane z pleców na plecy, więc będziemy musieli trochę więcej rotacji sobie dodać. I żeby to wykorzystać, na początku sobie poćwiczymy samo wstawanie z pleców. Czyli kiedy padamy sobie na plecki, staramy się zostawić nogi delikatnie bardziej przed sobą, minimalnie w górze. Czyli podczas padania zostawiamy sobie nogi mniej więcej w tej pozycji. Jak już sobie padniemy, to przed padnięciem oczywiście trzymamy sylwetkę, napinamy mięśnie i staramy się podczas bicia mocniej ściągnąć nogi do gleby. Podczas tego spadania domachujemy jeszcze trochę bardziej dłoniami do ciała. Powoli już powinniście czuć ruch, który zaczyna Was przekręcać troszkę bardziej do przodu. Okej, i kolejną rzeczą... Witam! Kolejną rzeczą, jaką sobie możemy zrobić, żeby przytrzymać trochę więcej rotacji, to paść sobie z pleców na brzuch. Ja niestety nie mogę tego pokazać, pokażę to nitka. Plecy, tak? Tak jest. Mhm. Jak sobie kręcimy tą rotację, to postarajcie się teraz wylądować nogami trochę bardziej przed sobą, jeszcze coraz mocniej machać w tą rotę. W miarę jak wykorzystamy sobie ten pad, złapiecie trochę więcej rotacji do przodu. Po prostu zamiast padać na brzuch, staramy się przykurczyć, lądując na nogi i przekręcić się przez bark albo przez głowę w rotację. Czyli kiedy sobie padacie, po prostu padamy z nogami do przodu, lądujemy już delikatnie przekurczeni i zaczynamy sobie robić rotację. W miarę stopniowo i mocniej przyciśniecie do siebie klatkę piersiową, ściśniecie się do środka i machniecie mocniej nogami, to już Was praktycznie przekręci w balota do przodu. To, co pomaga w tym ruchu, to, że kiedy machamy stopami, pamiętajcie, żeby nie dociskać głowy tak, że zrywamy głową w rotację i nie patrzymy, gdzie lecimy. Nogi muszą być spięte i nogi muszą kontrolować całe przekręcenie, tak żebyśmy widzieli ziemię podczas otwierania się.